Witam. Chciałam tobie pokazać makijaż wieczorowy, który przyszedł mi do głowy. Można go wykorzystać w dwóch wersjach. Jedna to bez brokatu, które wygląda całkiem fajnie, a druga to z brokatem. Dawno nie używałam brokatu i postanowiłam się trochę pobawić, także na sam koniec właśnie go wykorzystałam. Może się tobie spodoba. Wiem, że na pewno wygląda fajnie wieczorem oraz na zdjęciach. Za dnia raczej bym go nie używała, chyba że gdy jest spudrowany i w cieniu. Aczkolwiek takie rzeczy bym zostawiła jednak na wieczór. To jest dosyć mocny makijaż, dlatego postanowiłam, że wszelkie podkłady dam na sam koniec, ponieważ ciemne cienie jak się kruszą, to wiemy, co wtedy się dzieje. Dlatego właśnie wolałam zostawić to na sam koniec i nie bawić się, nie dawać sobie więcej pracy. Tak jak zauważysz, nie jestem profesjonalistką, ale lubię się bawić i makijażem, i fotografią. Połączyłam sobie jedno z drugim i wyszły mi fajne projekty. Tak w ogóle to podziwiam modelki, które ze mną współpracowały. Ja się bawiłam, fajnie mi było. A one musiały tam ciągle siedzieć. Nieważne ile czasu mi to zajęło. Dzielne dziewczyny. Trochę bawiłam się w cieniowanie, ponieważ wcześniej sobie zawsze planuję, jaki makijaż chciałabym zrobić. Jednak na oczach, na skórze te cienie wychodzą inaczej. I u siebie, jak coś robię na swojej skórze, czasami cienie mają inny odcień. A gdy przychodzi jakaś dziewczyna, okazuje się, że to jednak jest inaczej. Dlatego bawię się, non stop się bawię, patrzę jaki efekt jest, jaki efekt budzi mi się w głowie, jak pobudza moją wyobraźnię. I czasami jest tak, że mimo że miałam coś zaplanowane, zupełnie robię inny makijaż, gdy już jest moja ofiara i mogę się trochę wyżyć. Bardzo fajne są korektory. Teraz jest tyle kolorów do wyboru. Gdy miałam chyba 16 lat, jak zaczęłam się interesować makijażami, jak zakryć pryszcze albo inne niedoskonałości, to nie było tyle do wyboru. Teraz idziesz do sklepu i voila! Cała baza. Kamuflaże są bardzo fajne. Można z nich robić fajne efekty, bardzo fajne efekty. Także polecam. Bardzo podoba mi się profilowanie twarzy, cieniowanie jej. To, jakie, jeszcze raz użyję słowa, efekty można uzyskać. Jak twarz może się zmienić, kiedy nie w tym miejscu coś ciapniemy sobie.
kiedy kogoś maluję, sobie myślę, teraz to można by było zrobić kota albo zebrę. I zawsze jest taki mały chochlik, który mówi mi, może jednak zrobimy coś zupełnie innego niż było w planie. Wiele makijaży robię spontanicznie, ponieważ w ten sam dzień, co spotykam się z modelką, robimy sesję. Więc to, co właśnie widzicie, to jest takie bardzo spontaniczne spotkanie. Zaraz po zrobieniu makijażu robiłyśmy sesję zdjęciową, która wyszła bardzo fajnie. W ogóle bardzo fajna dziewczyna. W następnym filmie postaram się więcej mówić o makijażu. Jak na razie za każdym razem, co chciałabym coś powiedzieć o nim, na przykład jak coś robiłam, co używałam, stresuję się i nie mogę nic powiedzieć. Dlatego umieściłam zdjęcia z produktami, które używałam, żeby były czytelne. Parę razy się macięłam w ten sposób, że oglądałam jakiś film i było niewyraźne. Ktoś pokazywał do kamery dany cień albo pomadkę, cokolwiek, jakiś produkt i było to rozmazane. Także pomyślałam, że to może być o wiele lepsze. A zawsze można sprawdzić wtedy sobie na internecie albo pójść do sklepu, jaki to jest odcień, jak na przykład na palcu wygląda, jak wygląda na powiece. O wiele lepiej byłoby w ten sposób. Także mam nadzieję, że każdy film będzie coraz lepszy i lepszy. A ciekawa rzecz mi się zdarzyła, jak kupiłam cienie kreolan, ponieważ gdy używałam pędzelka, żeby nanieść sobie cień na niego, okazało się, że nic nie daje mi żadnego koloru. Także wzięłam taki stary już do wyrzucenia pędzelek i jakby to powiedzieć, pociapałam trochę. I zaczęły dawać kolory. Także cienie albo długo leżały, albo źle były przechowywane, nie wiem, nie znam się aż tak bardzo na tym. Ale czasami trzeba je troszeczkę tam nadruszyć, żeby był fajny efekt. Kreola ma też bardzo fajny żel do kresek. Właśnie go umieszczam. Jest on boski, wręcz jest boski. I nie ze względu na kolor, ale pewnego dnia miałam pełny makijaż. Wyszłam na dwór i co się okazało, że była straszna ulewa, gdy ja byłam daleko od domu. I zanim doszłam, to wszystko mi się zmazało. Cały mój piękny makijaż, cała moja praca poszła z deszczem. Ale co? Moje piękne kreski były nienaruszone. Nie wiem, nie pamiętam, czy on był wodoodporny, czy nie, ale bardzo fajne doświadczenie to było, że nie miałam nic czarnego, rozmazującego mi się po twarzy, nie wyglądałam jak miś panda. Natomiast fajnie były zachowane kreski. Oczywiście starałam się nie rozmazywać palcem tego, ale w domu i tak ciężko mi było to zmazać. Także po wyschnięciu ten żel bardzo fajny jest, bardzo fajnie się zachowuje. Myślę, że też, gdy są upały, no wiadomo, skóra się poci i nic z tym nie zrobimy pod tym względem. To bardzo fajna alternatywa, kiedy mamy jakieś spotkanie, powinniśmy wyglądać fajnie.
zachować ładny wygląd oka, atrakcyjny wygląd oka. Gdy robiłam ten makijaż, nie miałam jeszcze cieni do brwi i używałam jednego z odcieni z Kryolanu. Ale bardzo fajne, co jest, to użyłam tusz do rzęs, to jest odżywka do rzęs z Miss Porty i bardzo ją lubię używać w niektórych sytuacjach. Gdy na przykład zrobię makijaż. Fajnie on oczyszcza brwi z podkładu. Także brwi robią się na nowo ciemne i efekt wizualny też jest fajny. Dopiero gdy tam się przyjrzymy albo gdy wyjedziemy jakoś nie za fajnie, to widać, że coś tam było nadruszane. Ale kiedy ładnie sobie przejedziemy tylko po brwiach, efekt jest zadowalający. Wielu osobom może się to wydać ciekawe, na przykład dla mnie, ponieważ nie zawsze lubimy mieć na twarzy full make-up i właśnie takie detale, tylko jakieś małe elementy makijażu sprawiają, że fajnie wyglądamy, fajnie się czujemy, a akurat na daną sytuację czy też pogodę jest to coś bardzo fajnego, wręcz pozytywnego. Dziękuję bardzo, że obejrzałeś do końca ten klip. Na tym kanale pokażą się jeszcze inne filmy z makijażami. Właśnie nad nimi pracuję. Żeby dostać automatyczne powiadomienie o nich, kliknij subskrybuj.